Turek.net.pl. Relacja. Samorząd gminy w 2013 roku podjął decyzję, żeby doposażyć jednostki, sprzęt bojowy, samochody, szczególnie jednostki, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Oczywiście dotyczy to dwóch jednostek na terenie naszej gminy Kawęczyn. Program był w czasie jakby niezbyt długim, bo opiewał lata 2013-2015. Także w 2014 roku pozyskany został samochód marki Jelcz do jednostki w Kawęczynie, natomiast marki MAN w roku ubiegłym, w końcu roku, w grudniu, do Kowali Pańskich samochód bojowy średni. Tutaj trzeba byłoby zaznaczyć bardzo dobrą współpracę samorządu z zarządem, z jednostką w Kowalach Pańskich w Kawęczynie, gdzie po prostu ustaliliśmy pewne reguły czasowe, kiedy będziemy się którą jednostką zajmować, żeby zrobić właściwy montaż finansowy, rzeczowo-finansowy można by nawet rzec. I to się nam po prostu w całej rozciągłości udało, dlatego też w tak krótkim okresie czasu te dwie jednostki wzbogaciły się o samochody, które były im wręcz niezbędne, a będąc w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, na tych jednostkach ciąży więcej obowiązków, są większe wymagania. I na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że właściwie mamy wypełnione wszelakie prawidła w tym zakresie. Oby tylko tych wyjazdów, tych akcji było jak najmniej, bo przygotowani jesteśmy. Zresztą zadaniem własnym gminy jest ochrona przeciwpożarowa, dbanie, dbałość, zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańcom. Dlatego też w tym zakresie te potrzeby byłyby wypełnione. Jeżeli tutaj jeszcze by należało wspomnieć ktoś, kto nam tutaj pomógł, to na pewno nie sposób zapomnieć o zastępcy komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, panu Dariuszu Stasiaku, jak również zastępcy komendanta wielkopolskiego w Poznaniu, panu Leszku Janiaku. Bo ich cenne uwagi, oni po prostu nie pomogli nam pozyskać wprost środków finansowych, ale ich rady, ich doradztwo było wręcz bezcenne, bo chcieliśmy zakupić taki sprzęt ze względu też na niezamożność budżetu, który by służył co najmniej może nawet i kilkanaście lat. Wielki szacunek i uznanie również zasługują lokalni przedsiębiorcy, firma, spółka MIG, pana Waldemara Michalaka i pana Grzegorza Krawczyka, firma Marbury, Bad Siedlisk, firma pana Sylwka Górskiego i wiele, wiele innych, którzy może w jakikolwiek sposób się przyczynili, to na pewno ważne, bo tutaj każde, może nie złotówka, ale każde 100 złotych miało wielkie znaczenie, a dodam też, że sami strażacy i sympatycy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich też dodatkową zbiórkę publiczną na ten cel zrobili. Pięknego samochodu dla jednostki SP Kowale Pańskie od samego początku. Byłem świadkiem, w jakich bólach rodził się zakup tego samochodu, jak ciężko dzisiaj jest zakupić tak drogi samochód dla jednostki, ile starań trzeba, ile wysiłku dla tego. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.